Ty też masz problem z aktywacją wyrównywania Drive. Skończył ci się okres 30 dni i nie wiesz co dalej? Wypełniłeś formularz, ale nie otrzymałeś wiadomości potwierdzającej twoją aktywację. Koniecznie musisz najpierw sprawdzić wodę z panem. A co jeśli folder jest pusty? Poczekaj 24 godziny, a następnie spróbuj użyć innego adresu e-mail. A co jeśli otrzymałeś komunikat, aby sprawdzić swoje połączenie internetowe? Koniecznie sprawdź najpierw zaporę firewall, a także ustawienia proxy. Upewnij się, czy w ustawieniach zapory systemu Windows programowanie DraftSite zostało dodane. Kolejnym krokiem dotyczy ustawienia proxy i uruchomienia DraftSite. Ale jeśli nie możesz uruchomić oprogramowania, cofnij zegar systemu Windows o kilkadziesiąt dni do momentu, kiedy oprogramowanie działało. W ten sposób zmień ustawienia proxy. Ale jeśli otrzymałeś komunikat, że wystąpił błąd podczas przetworzenia rejestracji, prawdopodobnie w tym momencie trwają prace na serwerze aktywacyjnym. Teraz możesz się już cieszyć swoim oprogramowaniem DraftSite. Film ci pomógł? Podaj dalej. Dziękuję za uwagę. Siwiec Łukasz.